Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Kazimierz składa śluby narodu w katedrze lwowskiej,
przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Obraz ten ma różne nazwy, nadane przez potomnych i wiernych, którzy przed nim się modlili. Doma Galiczowskiej, gdyż namalował go w roku 1598 nad grobem swojej wnuczki Katarzyny Domagalicz, dziadek, znany lwowski malarz Józef Scholz-Wolkowicz. Druga nazwa Murkowej, gdyż był umieszczony na murze zewnętrznym prezbiterium katedry lwowskiej. Łaskawej, miłościwej dla narodu i ludu Lwowa, o czym świadczy pieśń Śliczna gwiazdo miasta Lwowa, nieba i ziemi królowa, Maria opiekunka miasta Lwowa. Dlaczego przed tym obrazem znajdującym się na zewnętrznej ścianie prezbiterium katedry, a nie czczonym przez lwowian w pobliskim kościele jezuitów, obrazie Matki Bożej Pocieszenia, były śluby? Obraz Matki Bożej Łaskawej był bardzo znany i czczony, gdyż ludzie wiedzieli, widzieli go często przechodząc przez cmentarz koło katedry. Był nad grobem dziecka oraz pociąga swoją urodą i barwami. Po złożeniu ślubów w pobliskim kościele jezuitów nuncjusz apostolski arcybiskup Piotr Witoni wypowiada słynne słowa Regina regni Polonie ora pro nobis, czyli królowo korony polskiej módl się za nami. Wtedy do Królestwa Polskiego należało wiele narodów, które mogły wzywać Matkę Bożą, czcić w tym obrazie jako swoją i prosić o pomoc w różnych potrzebach. I śluby kiedyś uważano, że ułożył prymas arcybiskup leszczyński, a jednak już jest pewne, że napisał święty Andrzej Bobola, który zginął w 1657 roku, ale zdążył jeszcze napisać śluby. To jest cała historia, dlaczego Bobola, dlaczego jezuici, ale to już chyba można jeden wykład na ten temat mówić. Warto tutaj podkreślić, że tydzień po ślubach królewskich w Lwowie hetman Stefan Czarnecki odnosi pierwsze znaczące zwycięstwo na Krzegali pod Warchą. Po ślubach obraz umieszczono na swoim miejscu dla kultu wiernych. I gdy arcybiskup Wacław Hieronim Sieratowski zgodnie z ówczesnym trendem przeprowadził barokizację katedry, wybudował nową nastawę, która jest do dzisiaj, kto był w Lwowie, to widzi, tak zwany Wielki Ołtarz, co się nazywa, dnia 11 maja 1765 roku przeniósł obraz do katedry, do nowej nastawy, wewnętrze, jak śpiewamy w godzinkach, siedmioma kolumnami pięknie ozdobioną. Tam jest właśnie siedem srebrnych kolumn i na tych kolumnach jest obraz Matki Bożej, to tak z daleka nie widać. Ale jak się popatrzy z bliska, można wszystko policzyć. Możemy to do dzisiaj oglądać. Jest to nawiązanie do Księgi Przysłów, gdzie czytamy mądrość zbudowała sobie dom, wyczerpała siedem kolumn. W tym miejscu warto postawić pytanie, który obraz bardziej wpłynął na losy narodów w tym czasie, jasnogórski czy lwowski. Wydaje się, że po ślubach coś się ruszyło, dlatego kult Matki Bożej Łaskawej należy przywrócić w całej Polsce. Powstało już sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Konkatedrze w Lubaczowie, gdzie przebywają pielgrzymi z całej Polski. Niestety znajomość tego miejsca jest jeszcze za mało znana w Polsce, a biskupi polscy w należyty sposób nie propagują tego obrazu. Skoro ten obraz jest tak ważny dla narodu polskiego, to warto pomyśleć o jego bezpieczeństwie. Oryginalny obraz jest dzisiaj zabezpieczony w skarbcu zakrystii na Wawelu. Widać to, kiedy na procesję świętego Stanisława biskupi tam właśnie przygotowują się, składają szaty liturgiczne. Król Jan Kazimierz złożył śluby w imieniu narodów zamieszkałych jego królestwo. Prosił Bogu Rodzicę o pomoc w wypędzeniu okupanta oraz obiecał uwolnić narody od niesprawiedliwych ucisków i zobowiązań, ale jak wiemy, tego nie spełnił.
Dla naszego pokolenia co to znaczy? Z czego mamy korzystać? Sprawy trudne, po ludzku nie do rozwiązania, należy przedkładać Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej Łaskawej, tak jak to czynił kiedyś król Jan Kazimierz. Ale powinniśmy obietnice złożone realizować, a nie jak król o nich zapomnieć. Szczupy królewskie były inspiracją dla artystów i pisarzy muzyków. Znany malarz Jan Matejko w 1893 roku namalował w Krakowie obraz szczupy Jana Kazimierza, który obecnie jest w Muzeum Historycznym we Wrocławiu. Stanisław Wyspiański po przegranym konkursie na witraż w Katedrze Lwowskiej napisał w Krakowie też w 1893 roku wspaniałą sztukę teatralną Królowa Korony Polskiej. Lwowski muzyk, profesor Mieczysław Sołtys w 1895 roku skomponował oratorium Śluby Jana Kazimierza, które zostały wykonane w 350-lecie ślubów w 2006 roku w Katedrze Lwowskiej z udziałem prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Henryk Sienkiewicz Barniej ze szczegółami opisuje w Potopie scenę złożenia ślubów królewskich. 12 maja 1776 roku arcybiskup Sierakowski, metropolita lwowski, doceniając wartość tego słynnego obrazu oraz kult, który ciągle odbierał, koronuje go koronami papieskimi. Przed tym obrazem w latach 1900-1923 modlił się w czasie swego pasażowania w archidiecezji święty arcybiskup Józef Wilczewski. W roku 1904 zorganizował pierwszy w Polsce kongres mariański. W roku 1910, dnia 22 kwietnia, papież święty Pius X nadaje lwowskiej katedrze tytuł Bazyliki Mniejszej oraz pozwala w archidiecezji używać wezwania w litanii loretańskiej: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Obraz Matki Bożej Łaskawej w katedrze lwowskiej dnia 3 listopada 1933 roku był świadkiem wyświęcenia na biskupa księdza Eugeniusza Baziaka, który w 1958 roku wybrał i wyświęcił na biskupa księdza Karola Wojtyłę, późniejszego świętego Jana Pawła II. Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej dnia 26 kwietnia 1936 roku ofiarowało antypedium ołtarzowe dla katedry, którym jest przedstawiająca scena ślubów królewskich. Oryginał znajduje się w konkatedrze w Lubaczowie. To jest to. A kopia od 2000 roku w katedrze we Lwowie w Bożym Ołtarzu Serca Pana Jezusa. Dnia 26 kwietnia 1946 roku obraz zostaje wywieziony do Polski ze względu na niebezpieczeństwo ze strony bojącego ateizmu na tych terenach. W katedrze pozostała kopia namalowana, jak mówią świadkowie, w ciągu jednej nocy przez panią Marię Popisiak. Ta kopia była wystawiona do kultu aż do 4 kwietnia 1996 roku, kiedy przywieziono jedną z dwóch kopii pobłogosławioną przez Jana Pawła II 18 czerwca 1983 roku w Częstochowie. Jak mówił Zagłoba, Jan to sprawił. Kopia była umieszczona w kaplicy seminarium duchownego archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie, które mieściło się w Lubinie. Obraz namalowany przez Marię Popisiak przekazano do seminarium duchownego w Brzuchowicach, a w 2016 roku do Muzeum Archidiecezji Lwowskiej w Domu Metropolitów Lwowskich przy ulicy Winniczenka 32. Historycznie obraz był przechowywany po wojnie w różnych miejscach: katedrze na Wawelu, w głównym ołtarzu, kaplicy prywatnej biskupa w Tarnowie,
Gdy Lomaczowa przybył jako administrator biskup Marian Rechowicz, historyk i były rektor KUL-u, postanowił w 1974 roku sprowadzić oryginalny obraz do katedry wtedy w Lubaczowie. Po zawierusze wojenne okazało się, że brak oryginalnych koron. Wtedy biskup Rechowicz postanawia wykonać korony i dwie kopie obrazu. Korony wykonał złotnik z Krakowa Adam Komorowski. Kopię obrazu dziekan Wydziału Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, późniejszy profesor Jan Mykiel. Kopie są bardzo wierne, można je odróżnić po materiale, z którego zostały zrobione. Jest to sklejka dębowa, a oryginał jest na desce sosnowej. W tym czasie pan Mykiel dokonał konserwacji też oryginalnego obrazu Matki Bożej Łaskawej. W czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 18 czerwca 1983 roku papież koronuje w Częstochowie historyczny obraz Matki Bożej Łaskawej i poświęca dwie kopie. Po koronacji obraz był umieszczony w prokatedrze w Lubaczowie, a kopie, jedna w seminarium archidiecezji wspomniałem w Lublinie, a druga w kaplicy biskupa w Lubaczowie. W Lubaczowie trwała w tym czasie rozbudowa prokatedry. Dookoła starej świątyni były rusztowania i pewnej nocy skradziono z relikwiarza trumienki zawierającego relikwie błogosławionego Jakuba z Rzymie fragment krzyża. Wtedy biskup Jaworski, który był administratorem w Lubaczowie, postanowił w 1986 roku zdeponować oryginał obrazu Matki Bożej Łaskawej w katedrze na Wawelu. Po umieszczeniu oryginalnego obrazu w skarbcu zakrystii na Wawelu, w lubaczowskiej prokatedrze do kultu przekazano pierwszą kopię poświęconą przez papieża. Biskup Jaworski nie chciał dopuścić do profanacji czy kradzieży tak cennego narodowego daru, przed którym odbywały się słynne śluby narodu. Oryginalne korony odnalazły się w czasie, kiedy kończono robienie kopii. Także można je było dokładnie jeszcze potem sprawdzić i porównać. Wtedy też odnalazła się sukienka oraz berło, które ozdabiały obraz Matki Bożej Łaskawej. Korony oryginalne, sukienka oraz berło zostały też przekazane w depozyt do skarbca katedry na Wawelu. W czasie 1956 roku, przy stulecie ślubów królewskich, na Jasnej Górze został odczytany tekst odnowionych ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, które w imieniu narodu włożył więziony prymas Stefan Wyszyński, dzisiaj błogosławiony. W jubileuszowym roku milenium chrześcijaństwa w Polsce w 1966 roku prymas ponawia śluby, akt poddania Matce Bożej, Polsce i świecie. Akt oddania poprzedziła wielka nowenna, znamy całą tą historię. Biskup Rechowicz postanowił reaktywować tak zwane Bractwo Królowej Korony Polskiej, ale niestety ze śmiercią biskupa ta idea upadła. W dniu 22 marca 1991 roku w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, która tam odbierała ślub święcenia biskupi otrzymało trzech biskupów rzymskokatolickich dla Ukrainy. Jan Olszański dla Kamieńca Podolskiego oraz dwaj pomocnicy Lwowa, Rafał Piernicki i Marcjan Kropina. 2 czerwca 1991 roku Jan Paweł II modlił się przed obrazem Pani Łaskawej w prokatedrze tutaj w Lubaczowie podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny. W przemówieniu wygłoszonym w prokatedrze nawiązał do ślubów Jana Kazimierza. Wspomniał o tradycji łacińskiej, bizantyjskiej, która panowała w ciągu wieków na tych ziemiach. Dziękował opatrzności za przykładną współpracę ludów żyjących na terenach pogranicza. Jak wspomnieliśmy wcześniej, druga kopia, która była w seminarium w Lublinie, która
trafiła do katedry w Lwowie dnia 4 kwietnia 1996 roku, a kopia powojenna, jak mówiliśmy, umieszczona w seminarium, a teraz jest w Muzeum Kuli. Dnia 26 czerwca 2001 roku Jan Paweł II koronował kopię obrazu z katedry w Lwowie w czasie swojej pielgrzymki do Ukrainy. Przed koronacją wykonano korony przez pracownię złotniczą też państwa komorowskich w Krakowie. Po koronacji papież Jan Paweł II podarował dla tego obrazu w Lwowie papieską złotą różę, jako znak, że obraz jest ważnym obiektem kultu wiernych, która jest umieszczona obok. Wypowiedział wtedy znamienne słowa. Cieszę się, że ja mogę pokłonić się przed tym obrazem pamiętającym śluby Jana Kazimierza. Śliczna gwiazdo miasta Lwowa, ta gwiazda nie będzie dla was oparciem i niech przyniesie wam pełnię łaski. Przy tej okazji warto wspomnieć o nieporozumieniach wywołanych przez niektórych nieroztropnych Lwowian. Ciągle pytano, dlaczego w Lwowie nie ma oryginału. Dlaczego oryginał nie powrócił do Lwowa? Wy nas okłamujecie. Wtedy, ja przeprowadziłem z nim rozmowy, odpowiedziałem krótko na ich pytanie. Czy wam chodzi o modlitwę przed obrazem przedstawiającym Matkę Bożą łaskawą, czy o materiał, na którym jest malowany? Przy modlitwie chodzi o zawierzenie i ufność do Matki Boga, a przy sprzeczkach nie ma tego efektu. Widać, że to na co dzień ci, co krzyczeli, nie modlą się, tylko politykują w kościele. Smutną rzeczą jest też, że po koronacji przez samego papieża, świętego Jana Pawła II, tego obrazu w Lwowie, niestety obraz nie odbiera należnych. Właśnie wielka część obrazu jest w Lubaczowie, a tam też powinna być, bo niestety ci krzykacze już zapomnieli. 350. rocznicę ślubów królewskich 1 kwietnia 2006 roku w katedrze w Lwowie w czasie mszy świętej celebrowanej przez obrazem Pani Łaskawej przez kardynała Mariana Zabiałowskiego byli biskupi grekokatolicy z kardynałem Lubomirem Kuzarem, biskupi prawosławni Lwowa z trzech denominacji, przedstawiciele władzy Ukrainy z Kijowa z Lwowa. Polskę reprezentował prezydent Lech Kaczyński, który ofiarował do katedry kielich mszalnych. 20 czerwca 2002 roku przed tym obrazem święcenia biskupi otrzymali dwaj biskupi pomocnicy Lwowa, Marian Buczek i Leon Mały. 21 sierpnia 2006 roku kardynał Marian Jaworski świętował 80-lecie urodzin. Po celebrze podarował dla obrazu Matki Bożej Łaskawej swój krzyż biskupi z napisem arcybiskupowi Marianowi, katedra lwowska, 11 listopada 1989 roku. Otrzymał go w czasie pierwszego swojego przyjazdu do Lwowa z roku wczesnego proboszcza ojca Rafała Kiernickiego. W dniu 22 listopada 2008 roku przed obrazem Matki Bożej Łaskawej odbył się ingres nowego metropolity Lwowa, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który przejął obowiązek opieki nad tym cennym darem oraz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Dzielnicy Miasta Lwowa od kardynała Mariana Jaworskiego. Dnia 21 czerwca 2017 roku przed tym obrazem przyjął święcenia biskupie biskup pomocniczy Lwowa Edward Kawa, franciszkanin. I teraz ja to wszystko widziałem. Byłem świadkiem historii od 1974 roku aż do dnia dzisiejszego. Pomagałem ówczesnym biskupom zachować to historyczne dziedzictwo. To, co udało się przypomnieć oraz potwierdzić w dokumentach, skrupulatnie przeniosę na ten papier i przekazałem dla potomnych. Też ukazały artykuły. Bogu niech będą dzięki
I dziękuję księdzu dziekanowi Andrzejowi Sobyrze za możliwość wygłoszenia tych paru refleksji w czasie trwającej nowenny 50-lecia ustanowienia kultu Matki Bożej Łaskawej w konkatedrze w Lubaczowie. Dzięki niemu wierni z całej Polski i świata modlić się mogą w tym sanktuarium w Polsce, bo nie wszyscy, wiadomo, mogą dojechać do Lwowa. Dziękuję za uwagę. Tyle. Amen.